Cóż, z lekcji na lekcję będzie robiło się coraz bardziej ciekawie i, mam nadzieję, też coraz bardziej praktycznie. Dzisiaj przyszedł czas na to, żebyś założył swoje pierwsze albo już któreś z kolei konto inwestycyjne, ale mam nadzieję, że te będzie najbardziej profesjonalne i te zyskowne. No i cóż, tutaj pierwsza, pierwsze pytanie, na które powinien sobie odpowiedzieć, to kierunek inwestycji. Eee, czyli to, gdzie będziesz chciał lokować swoje pieniądze. No bo tutaj będzie od tego, odpowiedzi na to pytanie, będzie zależało wiele czynników. Między innymi to na przykład. Eee... Jak właśnie dobór rachunku. Ja osobiście polecam do inwestycji dywidendowych no, kierunek jedyny, chyba właściwy. Oczywiście, w miarę doświadczenia, będziemy wybierać też kolejne rejony świata, ale tym najbardziej popularnym i wbrew pozorom. Tym najbardziej skutecznym miejscem, gdzie można w bezpieczny sposób w obecnej koniunkturze światowej, geopolityki, ponieważ no tutaj też chodzi o aspekt bezpieczeństwa. Chodzi nie tylko o to, żeby zarabiać pieniądze, ale też mieć możliwość tych pieniędzy wypłacenia albo też realnego odzyskania ich. Co mam na myśli? Otóż kilka lat temu bardzo. Popularnym kierunkiem inwestycyjnym była na przykład Turcja, gdzie aktywa były mocno niedowartościowane i wiele funduszy pokierowało swoje pieniądze właśnie w te rejony świata. I faktycznie, kupując aktywa z tamtych miejsc, w pierwszych miesiącach odnosili spektakularne sukcesy. Niestety, cała geopolityka spowodowała, że. Ta cywilizowana część świata, można powiedzieć ta demokratyczna część świata, od Turcji się odwróciła. Za pomocą tego przewrotu i tak dalej, wszystkich tych czynników politycznych, które miały tam miejsce, co z kolei doprowadziło do mocnego osłabienia się waluty tureckiej. Jak możesz się domyśleć, zakupy realizowane w tamtym rejonie świata były wyceniane poprzez lirę. Turecką. I w momencie chociażby tego, takiej sytuacji, że cena aktywów bardzo mocno wzrosła, to niestety ich wycena w lokalnej walucie spowodowała, że inwestorzy, pomimo iż wydawałoby się, że odnieśli spektakularny sukces, to niestety ta waluta spowodowała, że byli zdecydowanie poniżej kreski w momencie, kiedy zajmowali tam swoje pozycje. A więc tutaj też bardzo istotnym czynnikiem powodującym wybór rejonu, świata jest jego relatywne bezpieczeństwo. Oczywiście to bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze i wiele wektorów wpływu ma na to realny odczyn, ale nie zmienia to faktu, że takim dobrym, bezpiecznym miejscem, przynajmniej na początku swojej przygody inwestycyjnej są Stany Zjednoczone. I tutaj takim fajnym, fajnym Punktem zaczepienia będzie odpowiednie biuro, które da nam możliwość ekspozycji właśnie na ten rejon świata. I tutaj, z szeregu różnych możliwości, podzielę się z Tobą tą, którą uważam za najbardziej skuteczną i którą ja indywidualnie wykorzystuję do tego, żeby inwestować. Sam osobiście posiadam kilka rachunków inwestycyjnych i to co skłoniło mnie do wykorzystania w ekspozycji na rynek amerykański właśnie brokera Links, to przede wszystkim jego profesjonalizm relatywne opcje jeśli chodzi o, o koszty transakcyjne, bo same posiadanie rachunku prowadzenie tego rachunku i założenie są one bezpłatne, ale powiem Wam szczerze, że Kiedyś takim byłem bardzo mocnym orędownikiem Boś Banku, czyli też bardzo popularnego biura domu maklerskiego w Polsce, ale w momencie, kiedy zaczęły spływać mi dywidendy ze Stanów, czyli spółek, które notowane są na New York Exchange, to niestety od takiej dywidendy był potrancany z urzędu podatek rzędu 30%. A w niektórych wypadkach nawet sięgał on 38%. Jak później się dowiesz, ta dywidenda, w zasadzie podatek od dywidendy w Stanach jest potrącany w kwocie 15%. A więc może ci się pojawić pytanie, no to skąd te 30%? Państwa z różnych rejonów świata ze Stanami Zjednoczonymi ma podpisane odpowiednie umowy o wspólnym opodatkowaniu, tak, a w zasadzie unikaniu opodatkowania. Natomiast broker, który ma swoich klientów umiejscowionych w różnych rejonach świata, chcąc zoptymalizować sobie swoją pracę, postanowił traktować wszystkich z urzędu jednym podatkiem i odprowadzać go do urzędu skarbowego. Oczywiście tą różnicę możesz z tego urzędu skarbowego starać się odzyskać, ale powiem szczerze, po rozmowie ze swoim prawnikiem, po prostu odradził mi to. Zwyczajnie w świecie powiedział Paweł: Daruj sobie, poszukaj jakiejś alternatywy albo pogódź się z faktem. Tym bardziej w niewielkich kwotach finansowych, kiedy faktycznie mamy się droczyć o kilka set, kilka tysięcy złotych, to może się to nam zwyczajnie nie opłacać. Dlatego też zamiast walczyć z rynkiem albo w zasadzie z sytuacją prawną, wszystkie swoje. Inwestycje na rynku amerykańskim realizuje przez Links, i dlatego też tego brokera Tobie również polecam. Możesz go znaleźć na stronie linksbroker.pl. Jest to strona w całości w języku polskim, a więc, pomimo iż mamy do czynienia z profesjonalnym, międzynarodowym brokerem, to spokojnie będziesz mógł założyć. I również prowadzić swój rachunek w języku polskim. Całą obsługę również będziesz miał w języku polskim, a więc, jeśli będziesz miał jakieś pytania, dylematy, to nie bój się dzwonić, ponieważ tam zawsze po drugiej stronie słuchawki znajdziesz miły głos osoby, która cię będzie rozumiała. No i co? Jak to już wygląda w praktyce? Tak, a więc wchodzimy na stronę Links Broker, no i mamy tutaj tak otwórz rachunek, albo tu otwórz rachunek. Klikamy. W to i przechodzimy już do strony, gdzie będziemy musieli podać swoje dane. To jest bardzo istotne. Ponieważ no, tak na dobrą sprawę od 2012 roku wszystkie profesjonalne biura, maklerskie, domy brokerskie są zobligowane ustawowo, do tego, żeby zbierać informacje o nas, jako o swoich klientach. Z tej strony takiej oficjalnej ma to zapobiegać złemu dopasowaniu instrumentów, no i zrobieniu sobie przez nas, klientów krzywdy. Czyli nie bój się odpowiadać na te pytania. Tak jak w instytucji bankowej musiałeś podać swoje dane do tego, żeby chociaż widnieć w różnego rodzaju rejestrach i żeby mieć te formalnie te swoje pieniądze, środki ulokowane, zabezpieczone. I tak samo jest w biurach makleckich. Dlatego też taka pierwsza przestroga, bo w wielu biurach, szczególnie z pochodzenia cypryjskiego albo z jakichś innych rejonów, nazwijmy to, Rajów podatkowych. Tam broker będzie się chwalił tym, że on od ciebie takich danych nie wymaga. Jedynymi danymi, jakimi będziesz musiał się posługiwać, to Twój mail oraz kwota, którą wpłacisz albo zasilisz swój rachunek inwestycyjny. I od razu ci powiem, jak to się skończy. Nie będziesz miał szans z powrotem odzyskania tych środków. No ale umówmy się. Jest tutaj ta zasada wzajemności. Oni traktują nas tak samo jak my ich. Jeśli ktoś zakłada maila jakiegoś fejkowego, potem otwiera tam rachunek, wpłaca pieniądze, a ten mail fejkowy chodzi tylko o to, żeby po prostu go nie spamowano, tak? No to umówmy się. No my mamy do nich taki sam szacunek jak oni do nas. A wybierając biuro maklerskie, jednak powinniśmy mieć u podstaw tej decyzji no jednak jakiegoś partnera biznesowego, z którym będziemy chcieli się związać na dłużej, ponieważ to on ma nam dostarczyć usługę w postaci możliwości inwestycyjnych i bardzo szybkiej reakcji, możliwości reagowania. Sam mam kilka kont, które również jeszcze testuję i Pomimo iż z pozoru pewne rozwiązania wydają się atrakcyjne, to potem okazuje się w praktyce rynkowej, że no nie do końca jest to wykonywane tak, jak powinno to być, a przynajmniej jest obiecywane nam podczas realizowania tej oferty. Natomiast tu, w tym wypadku, cele. Generalnie zbierania tych informacji to jest przede wszystkim no, traktowanie się w sposób poważny, bo pamiętaj, że każde biuro albo dom akwarystyczny podlega pod instytucję. Które są kontrolnymi dla nich, tak? Mają zabezpieczyć tam środki, które są ulokowane w domu makleckim, ponieważ pamiętaj, że wysyłając tam pieniądze, nadal jesteś ich właścicielem. Kupując akcje, również są to akcje, które są przypisane do Ciebie jako do właściciela, no i odpowiednie instytucje w różnych rejonach świata za to odpowiadają, żeby to wszystko grało, tak? To w zasadzie kontrolują. A więc, odpowiadając na te pytania, które będą wydawało Ci się być, być może zbyt mocno wnikające wynik, e, w Twoją rzeczywistość formalną, no, wynika to z dwóch e, spraw. Przede wszystkim z narzutu i obowiązku, który został narzucony na domy maklerskie. I dlatego też biura, zadając Ci konkretne pytania, po prostu stosują się do ustawy. Jak możesz się domyśleć, im bardziej wiarygodny partner, tym więcej tych informacji o tobie będzie musiał uzyskać. Tutaj można powiedzieć otwarcie, że świat jest podzielony na różne rejony. Tam, gdzie ta gotówka jest bardzo mocno chroniona, tam będziesz miał więcej pytań. Mam na myśli Szwajcarię, chociażby Stany Zjednoczone, czy jakieś państwa arabskie, tak? czy też no, już tej takiej powiedzmy nieco prowincjonalnego podejścia, więc żeby tutaj już nie mówić o, o Cyprze czy jakichś tam innych wyspach, e, gdzie mamy do czynienia z szeroko pojętą e, konstrukcją, o, e, można powiedzieć tej e, raju podatkowego. A więc e, konkretnie jak, z jakimi pytaniami? Będziesz mógł się spotkać. No przede wszystkim Twoich celów inwestycyjnych, tak? Po co inwestujesz? Horyzont inwestycyjny. Nie będziesz musiał opisać elaboratów ani odpowiadać, po prostu będziesz zaznaczał i tak? Najbardziej dopasowane odpowiedzi do ciebie. Ale też taki broker będzie się pytał ciebie o doświadczenie w inwestowaniu, tak? Czyli Twoje doświadczenie w doborze konkretnych inwestycji, które już miałeś okazję zrealizować, czy to dopiero będą Twoje pierwsze kroki? Tak? Zapytacie również o źródło Twojego dochodu. No, bo umówmy się, jeśli jesteś osobą, która jest bezrobotną i dostała spadek, być może, może to być sytuacja wyjątkowa, bo, bo coś się wydarzyło, ale z drugiej strony też czasami zdarza się ślepej kurze ziarno, I, i w tym wypadku może się okazać, że ktoś całe życie sobie przebalował potem. Zbieg okoliczności spowodował, że zyskał jakieś duże pieniądze czy to w formie spadku, ale generalnie nie ma pojęcia o rzeczywistości rynków finansowych, no i jakaś reklama namówiła go, żeby od razu w całe te pieniądze zainwestował, bo obiecano mu duże zyski. No i potem następuje duże rozczarowanie. Jest to też swego rodzaju te pytania, i uzyskane przez brokera odpowiedzi są dla nich swego rodzaju no, formą ochrony przed. Ewentualnymi pozwami sądowymi, bo ktoś coś mi obiecał gdzieś w internecie, ja założyłem konto, może już nie z tytułu tej reklamy, którą czytałem, no ale pierwsze z brzega po prostu pojawiło się, więc założyłem. No i takie duże rozczarowanie, tak? A więc te wszystkie odpowiedzi, które uzyska od ciebie broker, będą dla niego potem jakimś punktem odniesienia, ale też ważnym elementem jest. Z dostosowanie oferty do Twoich umiejętności. Pamiętaj, że w inwestowaniu jest jak w ewolucji. Dobrze jest przejść się krok po kroku, zaczynając od tych instrumentów relatywnie o mniejszym zagrożeniu, bo nie mówimy tu o jakimś bezpieczeństwie. Jeśli chcesz instrumentów bezpiecznych, no to albo umów się z bankiem na jakąś lokatę, albo ewentualnie naucz się wykorzystywać obligacje. Też pokażę Ci formę inwestowania poprzez ETF-y, które też dają jakąś Formę bezpieczeństwa, ale umówmy się, nie ma tutaj o jakiejkolwiek gwarancji mowy. Dlatego też ta kwestia dopasowania instrumentu jest tutaj istotna i w związku z tym, że odpowiedziałeś na zadane pytania, tutaj broker dołoży wszelkich starań, żeby te instrumenty dopasować do ciebie. Druga kwestia, no podatki, podatki, jeszcze raz podatki. Po to są zbierane te informacje? Po to będziesz musiał napisać swój numer identyfikacji podatkowej lub PESEL, no, żeby jednak też być fair w stosunku do urzędu skarbowego. Tak, a więc no niestety jeśli chcesz brać udział w tej grze musisz wziąć też odpowiedzialność za siebie, ale też przyjąć na, na plecy te obowiązki, które na ciebie spłyną. Jeśli już wiesz, dlaczego te informacje będą od ciebie zbierane, no to tutaj możemy przejść już do tej strony. Tak, a więc wybieramy sobie tutaj. Ja założę takie e, fejkowe konto, ponieważ już ich, e, u nich to konto posiadam, ale generalnie tak, załóżmy Paweł Salamucha, tak? Mój mail, numer telefonu, tam wpiszmy sobie e, jakiś tam fejkowy. Powiedzmy tak, oczywiście, ty ten swój podaj prawidłowy, ponieważ pamiętaj, traktujemy ich jako partnera biznesowego, więc dobrze byłoby między nimi kontakt. Kupon. Taka jest opcja, bardzo Cię proszę, wpisz pawełsalamucha.pl, bez polskich znaków. I w tym momencie chciałbym przerwać, ponieważ już po nagraniu tego materiału zobaczyłem na swoim koncie, że jest taka możliwość dla każdego klienta, że jeżeli polecisz usługi tego brokera, Komuś innemu i ta druga osoba wpisze albo Paweł Salamucha, albo konkretny link, który jest tutaj zamieszczony pod tym nagraniem, to zarówno Ty, jak również ja, czyli osoba, która poleciła, jak również osoba, która z tego polecenia skorzystała, otrzymamy po 50 dolarów na zwrot. Kosztów z tytułu podejmowania decyzji inwestycyjnych, czyli transakcji, tak? Za każdą podejmowaną transakcję płacimy prowizję, i te 50 dolarów to będzie kwota, którą nam zniwelują z tytułu tych prowizji. A więc zarówno w opisie tej lekcji, jak również w wiadomości, którą otrzymałeś na samym początku, zamieściłem ten link. Proszę skorzystaj z niego, ponieważ w jednym wypadku przede wszystkim zwróci Ci się koszt tego szkolenia, no bo zapłaciłeś za nie zdecydowanie mniej niż te 50 dolarów, a z drugiej strony mi będzie bardzo przyjemnie, ponieważ jak to coś tam gdzieś tam spłynie, to, to również będzie to dla mnie jakiś fajny gift. Tyle. Jedziemy dalej z lekcją. Dla nich to będzie informacja, skąd dowiedziałeś się o tej ofercie. No i oczywiście, jesteś osobą prywatną, tak. Nie wchodzimy tutaj w aspekty firmu, firmowych rachunków. Jest to dłuższy temat, który warto byłoby przedyskutować z księgowym. wykluczone, że taką lekcję też w któryś z kursów będę starał się umieścić, ale wszystko w swoim czasie. Generalnie wiadomo, tutaj musimy dodać wszelkie dane i iść tak naprawdę z klucza, e, krok po kroku, tak, jakieś tam e, ten. Potem oczywiście to jest weryfikowane, a więc nie kombinuj, e, nie podawać jakichś fejkowych dat, e, ponieważ no dobrze byłoby, żeby to się wszystko ze sobą e, po prostu zgadzało. Tak. I tak przechodzimy sobie przez wszystkie dane kontaktowe. Potem mamy, pytają nas o wykształcenie, czy jest wykształcenie, powiedzmy nie. I teraz aktualna sytuacja zawodowa, nie? Jeśli jesteś zatrudniony, podawaj swojego pracodawcę, przedsiębiorca, tak? A więc tutaj możemy sobie wypełnić branżę, administracja. No, Okej, okay, idziemy dalej, a muszę jednak... Więc jak widzisz, system podpowiada, że jeśli czegoś brakuje, to co trzeba... Wypełnić. Idziemy dalej, i tu już przechodzimy do konkretnych, e, konkretnych pytań. Tak jak wspomniałem w materiale początkowym, bo już ten film nam się rozciągnął. E, podawaj prawdę, e, może nie do końca z kwotami finansowymi, tak? ponieważ e, wiadomo, e, tutaj pieniądze lubią ciszę, i będziesz bardziej zamożny, tym być może bardziej zwrócisz na siebie uwagę, ale do czego zmierzam? Też tam pojawiło się taki. Punkcik, tak, że na samym początku, że minimalna wpłata to jest 15 tysięcy złotych, a więc tutaj chciałbym to od razu zdementować, ponieważ mam kilku znajomych, którzy mają mniejsze, zdecydowanie mniejsze środki na tym koncie, i też nikt z tego tytułu im głowy nie urwał. Tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. A o założeniu rachunku wejdziemy już. Pozwólcie, że się zaloguję już do siebie na konto. A więc będzie to wyglądało w ten sposób, że mamy login, hasło, tak? Otrzymamy to. Formalności będą zajmą nam online około 15-20 minut. Potem będziemy musieli czekać jeszcze na potwierdzenia. A więc to myślę, że 2-3 dni to jest maks, który w tym momencie będzie powodował, albo oddzielał cię od tego, żeby posiadać rachunek. No i same konto jest bardzo, jak widzisz, intuicyjne. tak? Mamy tutaj. Swoje portfolio, notowania i, i generalnie tutaj widzimy. Tak, tutaj będzie się w tym miejscu przysłoniętym: e, będzie pojawiało się wasze saldo, tak, czyli ile pieniędzy na koncie posiadacie. E, tutaj otworzyłem kilka, jakby pozycji, tak żeby wam to pokazać, jak to wygląda w praktyce. Więc mamy tutaj takie niewielkie pozycje. I mamy tutaj Coca-Cola, ExxonMobil, Corp. albo Corporation I, i, i tu w tym wypadku są to te spółki dywidendowe, o których Wam mówiłem już do tej pory w portfolio. Natomiast American International Group jest to transakcja spekulacyjna i jeśli byście chcieli tak, zobaczyć albo dobra, powiedzmy, że chcemy zainwestować, mamy tutaj możliwość ekspozycji na różne rynki. Tak. Dow Jones, Nasdaq to są amerykańskie, GPW to jest polski, Polska Giełda Papierów Wartościowych, wejdźmy na chwilę na polską giełdę. Tak. Mamy tutaj listę tych spółek, na których są największe obroty. Czyli jeśli mamy jakiś walor, gdzie mamy do czynienia z, naprawdę z niewielkimi obrotami, to niestety go tutaj nie będziemy mogli odnaleźć. Mamy też indeks WIG20, tak, ten nasz, jakby można powiedzieć, najpopularniejszy e, sektor, jak możemy sobie zobaczyć. E, wykresy, tak, dostęp, jeśli chcemy kupić, no tak, tutaj sobie patrzymy, o dobra, fajnie, spółka wzrasta. A więc powiedzmy hipotetycznie, tak? chcemy kupić. Robi się to w bardzo prosty sposób. Klikamy K i od razu nam się otwiera e, okienko zleceń, tak? Wybramy sobie ilość, tak, czyli tyle, to, ile chcemy kupić. No, powiedzmy, chcemy kupić, no, dajmy na to 1000 sztuk. Tak. E, od razu nam się rodzaj z lim, limit, ok, dzień, cena aktualna. E, no, wyszło ile konkretnie zapłacimy za tę pozycję prowizja. No i generalnie jeśli zrobimy Dodaj zlecenie, w tym momencie klikając, nasze zlecenie zostanie wrzucone na rynek i zrealizowane. To na co chciałbym zwrócić uwagę, to też mamy tutaj możliwość tej szerokiej ekspozycji, tak zarówno na rynek akcji niemieckich, ale szeroko pojętej europejskich. Tak? Wystarczy, że w tym miejscu wpiszemy jakiś symbol jakiejkolwiek spółki, to tam co jest takiego bardzo popularnego? Powiedzmy Gazprom, a więc weźmiemy. Gazprom, o, zobaczcie, już nam się wyświetliło kilka możliwości. Tak, Gazprom w pozycji ADR. Pamiętajcie, że na spółki notowane w Rosji mamy embargo, ale pamiętajcie, że pieniądze szukają różnych rozwiązań, więc możemy zainwestować przy pomocy ADR-ów. Więcej na temat różnych instrumentów inwestycyjnych będę mówił w dalszej części tego kursu. Natomiast, jeśli by nas interesowało, to możemy sobie wybrać walutę, czy chcemy w dolarach, czy w euro. No, weźmy sobie, powiedzmy w dolarach. Klikamy tak i już pojawia nam się tutaj. To na razie zlikwidujemy, tak. Wykres, jeśli chcemy kupić, no to tutaj już mamy cenę, że aktualna cena ktoś chce sprzedać, patrzymy po tej stronie, tak my kupujemy, a ktoś sprzedaje, więc po 26 dolarów i 10 centów, tak jeśli chcemy się przyjrzeć, czy to jest dobry moment rynkowy, wynikający chociażby z analizy technicznej, to tu możemy sobie rozpatrzeć to w różnych skalach. Tak, możemy sobie tutaj przejrzeć na przykład skalę tygodniową, tak, klikamy okres skala tygodniowa. Mamy też możliwość doboru różnych metod analizy, ale o tym będę mówił w oddzielnej lekcji. Tu skupiając się na analizie fundamentalnej, to co może nas zainteresować, tak? To gdzie tego szukać też w kolejnej lekcji, to jeśli byśmy już byli zdecydowani, to możemy spokojnie szukać możliwości do zajęcia pozycji, tak, czyli klikamy kup, cena nam się pojawia tak 2605, ilość, zaraz jest to nam przeliczane. Także przy 100 sztukach będziemy musieli zapłacić 2605 dolarów. Proszę zwrócić uwagę, tak, prowizja z 5 dolarów z tego tytułu. Jest to stała prowizja od naszych zakupów. No i po kliknięciu OK, kupujemy, tak. Możemy się tutaj pobawić, tak? Poszukać naszych wyników transakcyjnych, jakieś portfolio. Tyle, jeśli chodzi o konto Link Basic. To jest takie popularne, gdzie będziemy mogli tak na, na co dzień realizować nasze transakcje. Natomiast w kolejnych materiałach pokażę Wam konto. Oczywiście, na bazie tego, które już założycie, dostęp do Links Trading jest to przeogromne narzędzie, w którym będziemy mieli możliwość pozyskania różnego rodzaju skanerów do tego, żeby wybierać swoje optymalnie inwestycje, ale też dostęp do raportów spółek i wszystkich informacji fundamentalnych, z których będziemy korzystali przy doborze instrumentów do naszej inwestycji.